Witam ponownie i zobaczcie, teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że w opcjach gry zaznaczyłem sobie VR, bo nie wystarczy włączyć, ja nie wiedziałem o tym, nie wystarczy włączyć gogli podczas włączenia konsoli, ale trzeba też zaznaczyć sobie VR w opcjach w menu gry. I teraz to wygląda no zupełnie inaczej, faktycznie no teraz będzie straszniej dużo na pewno niż ten nasz początek. Mogłem zrobić new game, czyli od nowa rozpocząć to wszystko, ale pomyślałem sobie, że jeżeli jest opcja continue, no to spróbujemy tak zrobić, prawda? Wczytać najnowszy zapis, nie? Więc sobie tak to zrobimy. Szkoda byłoby mi już tego początku, którego żeśmy nagrali wcześniej, po prostu zmarnować. Dobrze. Ethan znajduje Miję więzioną w piwnicy, jednak kobieta nie jest sobą. Mamrocze ciągle coś o tatusiu. To już wiemy. To już wiemy. Nie było to przyjemne. Poczekamy, aż nam się wgra. Mhm. Jest, kontynuuj, ok. Wow, zdecydowanie to wygląda inaczej, słuchajcie. To jest przerażająco. Jest po prostu... Jest bardzo przerażająco. No, naprawdę, polecam. Resident Evil numer 7, Biohazard. Teraz się dowiemy, jak się załącza mapę, ale w tej wersji na Google, słuchajcie, coś przerażającego. Tutaj będąc już, no... Paranormal Activity był straszny, nie powiem. Ale wersja Residenta Evila jest dużo bardziej przerażająca, uwierzcie mi. Do tego tutaj pewnie dojdą jakieś zombie bądź coś w tym stylu, prawda? Widzę, że nie będzie wesoło. To będzie Mia, prawda? Zobaczcie ręce. Ale to już było, nie? Tylko obejrzymy sobie teraz to w wersji na VR, dobra? Właśnie. Właśnie, to jest VR. O nie. Co się tu wydarzyło? O kur... O ja pierdzie. Słuchajcie, w jakiś tam sposób się bronię. O Boże, okropna jesteś. No ale nic, musimy to jeszcze raz przeżyć. Dobrze. I słuchajcie, właściwie teraz chyba zaczynamy tak naprawdę grę. Teraz dopiero wchodzimy tutaj w główną fabułę, bo wiemy już, że Mia no, nie jest zbyt zdrowa, jak widać. Bieganie, dobra, muszę wszystko sobie teraz
po kolei obczaić. Dobrze. Mija. Wybacz, że tak po tobie przebiegnę, ale ja nie mam wyjścia. Muszę zejść do piwnicy, prawda? Schodzimy. Czyli nie da się. Dobra, to znaczy, że coś innego nas tutaj czeka jeszcze. Dobra. Czy ja tu coś przeoczyłem? Słuchajcie, to jest przewaga właśnie gogli VR. Zobaczcie, mogę wyjrzeć, nie ruszając w ogóle kontrolera, czyli pada, nie? To jest taka przewaga. Mogę wyjrzeć i szybko już spierdziulać. No co, ale nie widzę tutaj jakiejś opcji do wyjścia za bardzo. Tu nie mogę nic zrobić. Coś tu musimy wymyśleć. Już nie jednej opresji wychodziliśmy z tym, że... Tutaj by się przydał killer. Właśnie, o Jezus kochany. Znowu to samo. O ja pierdolę. Kobieto, oszalałaś? Mogę ją zaatakować, patrzcie. Gdzie ty jesteś? A! Kłótnia małżeńska. Ło! Sorry. O nie. O nie. Fuck. Już odbieram. Nic tu nie ma. O nie. Może to policja dzwoni. You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Go there. Now. O kurwa. Przez strych. Ja. Przecież ona tu była. Biorę to. Cię kręcę i ona już zniknęła. Uff. Siekiera w ręce to chociaż tyle, nie? O kurwa. To przecież ta latarka świeci cały czas, nie trzeba baterii ciągle. Dobra, wbijamy na strych. Szybciutko. No ale gdzie? Skorzystamy z możliwości zapisu. Nadpiszemy sobie tą ostatnią. Ostatni save. Dobra, musimy się wyjustować. Okej. Okay. Siekiera jest w łapie, dobra. Kurwa. Ale gdzie przez strych mam iść? Gdzie mam uciekać?
przecież tam była jakaś piwnica, a nie strych. Słuchajcie, przejdziemy jeszcze do kuchni. Tu się wrócimy do początku gry, nie? Killer, gdzie jesteś? Hej, tu byśmy w ogóle wyszli z tego... No właśnie, to byłoby za proste. Dobra, wracamy. O, tu możemy to... Co? A, pięknie. Miodzio, jest bezpiecznik, pięknie. Jodo nam chodziło. Nic tu już więcej nie możemy wziąć. Ale super, no... Ani nawet nie chcę teraz korzystać z możliwości gogli, żeby sobie wyjrzeć. A, i tam był ten włącznik. Słuchajcie, muszę bezpiecznik włożyć tutaj do tej szafki, do tej skrzynki bezpieczników. Co nie? Mam nadzieję, że tej siksy tu nie będzie. Ale to nie wszystko, bo teraz trzeba wejść na górę. Jezus, ja czuję, że ona zaraz mnie tu wystraszy i to po prostu będzie ogień. Dobra, spierdziulamy. O kurwa! Ja pierdol. Ja pierdol. Ty franco! Ja pierdol. O, ja pierdziule. Aż mi się zimno zrobiło. Wyciągaj to, wyciągaj to, wyciągaj, wyciągaj, szybko. Znaczy, pogięło cię? O, fuck! O, ja pierdzielę. Ja pierdolę. No weź tu zacznij z kobietą. No to co ja mam z tą ręką teraz zrobić? Dobra, biegnę na górę. Zielony przycisk. Ło, super. Znikam stąd, baby. Odrosnąć nie odrośnie, ale chociaż tyle. Ło, super. Ło. L2, R2, pięknie. No i to już mi się zaczyna podobać. Czy już nic tu nie mamy do wzięcia? Nie. Dobra. O, ja ci teraz zrobię koło pióra, poczekaj.
No ale trzeba coś z tą ręką zrobić, tak czy siak. Naboje. No chłopie, no musisz wytrzymać. Poczekajcie, bo drabina jest do góry. Ale najpierw się rozejrzymy tutaj. Dobra, są naboje, to jest bardzo ważne. Przypuszczam, że zaraz ktoś tu nas przyatakuje nieźle. O, da się to przesuwać, tylko po co? Okej. O kurwa. Strzelę manekinowi w dupsko. Nie, szkoda naboi. O kurwa, no ci cię pogięło już do reszty, kobieto. O nie. Strzelaj, żeż. Ciebie też, ale to wiesz, no bez przesady. Troszkę lepiej jakoś się czuję. Co, piły nie możemy wziąć? Nie, no nie, a zresztą w sumie. O kurwa! Mamy puchar. To tyle dobrych wiadomości. Gdzieś mnie tacha. Mnie i mije. No, słuchajcie, gra jest rewelacyjna. Na pewno dużo lepsza od paranormalu, chociaż tam też się strachu najadłem niesamowicie. Mam nadzieję, że tutaj będzie troszkę dłuższa ta gra i że będzie. Dzień dobry. Where's Mia? Weź ty kur... Ja pierdolę. Jeszcze nerwowo. Ujebał tak po prostu.
To jest chyba tatko. Babcia to chyba wiekowa już jest. O ja pierdolę. Ale mam rękę. Co, przyszli mi? O, pobujamy się. O, pięknie, dobra. Wstajemy. Mamy ręka. Dobra, uwolniłem się. Troszkę to łatwo wyszło. No uczta to jest naprawdę... Ja pierdolę. Ciekawe, z czego ketchup zrobiony. Nawet nie chcę wiedzieć. Dobra. Mam dwie ręce. O, naboje. Coś pięknego. Słuchajcie, ziele. To też ważna informacja, bo nam się przyda. W tej sytuacji. Może co, poczytajmy. Policja prosi o pomoc w znalezieniu trzech mężczyzn z Nowego Orleanu, którzy zaginęli w 9 dniu tego miesiąca podczas wyjazdu do obwodu Dalvi. Zaginione osoby to Peter Walken, Andres Stickland i Clancy Davis. Grupa zajmuje się tworzeniem filmów i publikowaniem ich w internecie. W Dalvi kręcili najnowszą produkcję. Ich filmy przeważnie przedstawiają zwiedzanie opuszczonych budynków i nawiedzonych domów. No właśnie. O, znajomy, ale tu zdecydowanie ładnie wygląda. Ale że co? Coś tutaj trzeba zrobić, ale nie wiem co jeszcze. Na razie za wcześnie być może. Tutaj mamy cała prawda o wirusie Abyss, czyli to wiadomo o co chodzi, nie? Resident Evil. Dobra. Cały czas mam latarkę, nie? Słuchajcie, to jest dobra. Narzędzia Niko. Piła, lina, obroża, suma częściowa, podatek. Paragon. Super. Paragon z narzędzi zbrodni. Co, ty żyjesz? O ja pierdolę, ty żyjesz. Albo jakieś zombie z ciebie zrobili. O kurwa. O ja pierdolę, idę stąd. Otwieramy. 25 kwietnia, mężczyzna około 30 lat, chudy, zupa. Dobra. Okej. Okay. Pogrzebiemy w koszu. Jakieś ziele wpadło nam znowu w ręce. Zobaczmy, co jest w kuchni. Możemy przejść dalej. Śmiało przejdziemy, byleby jak najdalej od tych debili. Nic tu nie ma. But. Evelyn. No. To już wiemy, że tutaj była Ewelina, ale co dalej? To się pewnie dowiemy, nie? Specjalnie nie oglądałem w ogóle na YouTube filmów oczywiście o tej grze, bo nie chciałem sobie psuć smaku. Mam nadzieję, że wy również... Amunicja, pięknie. Mam nadzieję, że wy również... nie oglądaliście, żeby sobie nie psuć smaku. Zdecydowanie tu musimy odnaleźć jakieś narzędzie, żeby to rozbić. Na pewno to nie będzie but. Mamy tu jeszcze jedne drzwi. O, pięknie. Wow, tu się zrobi coraz
Kurczę, ale tutaj. Aha, dobra. Tu się robi bardzo rozległy domek. I to i fajnie. Na górę raczej nie wejdziemy. Może znajdę garaż. Ale słuchajcie, przejdziemy sobie jeszcze w lewo. Ojej, i drzwi za drzwiami. Tutaj? Nie, nie wejdziemy. Zamknięte z drugiej strony. O kurwa. O ja pierdolę. O kurwa. Ja pierdolę. Kurwa, idzie tu. O ja pierdol. Bożeż ty, kurwa, no jak ja żeż... Dyla! Bożeż ty, kurwa. Widać ci pitne. Babci nie ma. O kurwa. Fuck. O ja pierdolę, kurwa. O. Ja pierdziule. Ojciec Suszyński. Przecież ja już ledwo dycham. Apteczka nie działa. Śmieszne bardzo. Kurwa, nie mam narzędzi żadnych. Tu jest. Ja pierdolę. Przecież ty, kurwa. Ja pierdolę. Kurwa, nic tu nie da. Mam czego użyć. No, śmieszne bardzo. Co tu zrobić? Kurwa ta. Przestań się, kurwa, się trzaskać. Ja pierdolę.
get had from me, boy? A jakoś do tej pory się ukrywam, co? O, co tu zrobić? Słuchajcie, no nie da rady, nie możemy tak stać tutaj w tym miejscu. Z rodziny. Niestety tych drzwi nie otworzę. Wiem gdzie. Słuchajcie, klucz do klapy. Aha. Dobra, i teraz najgorsze, że będę musiał przebiec i znaleźć tą klapę. A, to jest tutaj. Spadamy. O. O, super. To znaczy nie wiem, czy tak super, no ale lepsze to niż tam na górze być. O ja pierdziele, coś czuję, że tu będzie też ciepło. Słuchajcie, zakończymy sobie to na dzisiaj. Gra jest super, rewelacyjna. Mam nadzieję, że wam też się podobało. No i cóż, jak będzie tylko troszeczkę czasu i odwagi, to będziemy dokończać te odcinki. Fabuła jest ekstra. Widać, że tutaj się to rozwinie dosyć fajnie. Transporter dla kota. To niedobrze. Czy tam dla królika. Także dziękuję wam bardzo za te dwa odcinki. Poprzedni i dzisiejszy. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć. Witam serdecznie ponownie na moim kanale, z tej strony Mark Drake. Zakończyliśmy sobie w tym miejscu. Udało nam się wskoczyć tutaj tą klapą oto na dół, do tego przyjemnego miejsca, więc rozejrzyjmy się tutaj. Ten ktoś tam chodzi jeszcze po górze, bo słyszę. My oberwaliśmy nieźle, co widać po tych czerwonych obwolutkach dookoła oczu. Kosiarka, starożytna moneta, o, znajdźka, fajnie, super, cieszę się, że takie rzeczy tutaj są, bo to lubię. No cóż, jesteśmy ranni, jesteśmy poobijani, uciekamy przed tatkiem, babcia się zawinęła ze stołu, a my musimy teraz szukać jakiegoś miejsca, żeby stąd wyjść. Okej. Okay. Co my tu mamy? Pralnie. Szukamy rzeczy przydatnych, które by nam mogły... To chyba nie będzie przydatne, ale cuchną. No właśnie. To przydatna rzecz się znalazła. O, słuchajcie, ale skrzynia. Ale że co? I ta skrzynia służy ku czemu? Bo nie bardzo wiem. Co to jest? Jakiś mój schowek? Czy coś? Chyba tak. Niestety. Dobrze, szukamy dalej. Tutaj mamy jakąś szafkę. W środku jest...
Połącz przedmioty w ekwipunku. Popatrzcie, możemy zrobić coś takiego. R1 wyświetl listę połączeń. Co możemy połączyć? A, tutaj będzie coś można połączyć. Na razie jeszcze chyba nie. L1. Co to jest? To są chemikalia. Zobaczcie. Tu mamy kosz. Znajdźkę jakąś. Ucieknij z domu, to wiemy. Dobra. Nie można użyć jej w bieżącej postaci, ale gdyby... możemy sobie ziółeczko zjeść. Poczekajcie. No i może już lepiej, nie? Nie ma to jak zioło. Ale jeszcze zioło sobie spróbujemy. Naboje, amunicja, jedz. O, już zdecydowanie lepiej się czuję. Dobra, teraz tak. Mamy troszkę spokoju. Łączyć na razie co nie mamy. Nie wiem czemu ta lewa ręka mi tu... jak przyszyta lewa ręka. Ale sikor fajny. Dobra, leczy rany. Ok. Super. Tutaj mamy magnetofon. Magnetofon, czyli możemy sobie ją zapisać grę. Dobra. Nadpiszemy oczywiście. Si. Słuchajcie, gra jest super. Gra jest rewelacyjna. Jest masa rzeczy do zrobienia. Fabuła na pewno jest konkretna. Przez te drzwi pewnie będziemy musieli wyjść. Naprawdę gra mi się podoba. Tak jak mówiłem, nie... No... O, co my tu mamy? Śpikulca mieliśmy w środku. Och. Przenikanie przedmiotów. Ale mamy, słuchajcie, narzędzie do otwierania prostych zamków. Łatwo je złamać. Cenna informacja. Super, jesteśmy zapisani. Możemy oczywiście zadzwonić na policję, ale po co? Przecież tutaj szykuje się niezła przygoda. Dobra, jeszcze raz ta skrzynia, Tomie. Tu możemy przechować pewnie coś, ale na razie i tak mamy tej rzeczy niewiele, więc... Więc nie ma co przechować. Kucajka działa. Skarpety cuchną dalej. Dobra. Tu wiemy, że tędy przyszliśmy. Super. No i cóż. Zajrzymy przez te drzwi. I zobaczymy, co się tam będzie dalej działo. Ok. Ja sobie zrobię taki szybciutki jeszcze zapis. Bardzo was przepraszam. Ok. Dobra. Dobrze. No i. Dziękuję bardzo, bo tutaj na chwilę obecną skończymy. W te drzwi wejdziemy pewnie przy najbliższej okazji. To była taka dogrywka, że tak powiem, do odcinka poprzedniego, drugiego. Więc. Jeszcze może z telefonu skorzystamy. Tak, chciałem tylko dla pewności. Dobra, odłóż to. Dobra. No więc dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.